Dzień 12. To były najłatwiejsze i w najlepszym stylu zrobione 33 km w całej mojej karierze GS Besiaka. Po prostu szedłem. Przeskoczyłem ten odcinek, jakbym wcisnął jakiś magiczny przycisk pomiń etap. Ten raport pewnie byłby niesamowicie nudny, gdyby nie jedno ciekawe wydarzenie i jego komiczny finał. Zgodnie z planem wstałem o 7 rano. Pół godziny później byłem pierwszym gościem na śniadaniu, więc wszystko było świeżutkie i nienaruszone. Zjadłem tyle, na ile zasłużyłem, czyli dużo, różnorodnie i na zapas. Nogi jak nowe. Ruszyłem dziarsko na szlak, który przywitał mnie sporymi podejściami od samego początku. Nagle z ostatniej mijanej na rytrzańskim etapie szlaku chaty wyskoczył pies i ugryzł mnie najpierw w lewą, potem w prawą łydkę. Mały, stary gnojek. Strach pomyśleć, co by było, gdyby nadal miał zęby. Naładowany klimatem perły południa idę przed siebie i nie zatrzymuję się ani na moment. Prawie podbiegam. Zero zmęczenia. Nogi odbudowane. Czuję się jak pierwszego dnia wyprawy. Nawet zdjęć prawie nie robię. Mijam jakieś obiekty, nawet nie zastanawiam się, czym są. Szkoda mi czasu, bo oczami wyobraźni widzę znowu siebie toczącego się do krynicy we łzach i krwi. Wszak dzisiaj mam zrobić 33 km. Wpadłem tylko na chwilę do schroniska, którego nazwy nawet nie pamiętam. Przybiłem pieczątkę i zjadłem najpodlejszą kiełbasę na całym szlaku GSB, popijając najpodlejszym grzańcem, jaki piłem od 12 dni. Ale za to kupiłem sobie fajny przewodnik. Kilometry zjadam jak dzik. I oto szok. Moim oczom daleko w dolinie ukazuje się Krynica. Ale do centrum jeszcze dobre 2 godziny z górki. Dosłownie z górki. Szlak wcina się w stok narciarski pełen kolorowych ludzi w wieku od 5 do 75 lat. Nagle jeden z nich zatrzymuje się i woła. Adbuster? Ano, bez nart na stoku? Pyta, nieco zaskoczony. W nartach na szlaku? Odpowiadam, nieco ironicznie. Pogadaliśmy chwilę krótką, bo wiało niemożebnie, a mi nie chciało się wyciągać rękawic. Zszedłem okropnie już zmuldowanym stokiem aż do asfaltowej wylotówki miasta. Tam zgubiłem szlak, mimo że biegł wzdłuż szosy, ale niepostrzeżenie skręcił w las. Wróciłem szybko i znowu stałem się częścią Beskidu. Nagle szlak dosłownie zablokował mi jeleń. I to nie jakiś tam gówniarz z Doliny Roztoki, tylko potężny, rogaty skurczybyk. Patrzyliśmy na siebie dobre 5 sekund, ale zerwał się do ucieczki, jak tylko sięgnąłem do kieszeni po telefon. Przypomniał mi się od razu pewien leśny wiersz Twardowskiego. Poszedłem w lasy ogromne szukać buków czerwieni, jeżyn dojrzałych, cięciołów małych, rogów jelenich, jagód prawdziwych, wilk piskląt żywych, mrowiska i w oczy sarny brązowej panny popatrzeć z bliska. Szlak szybko opuścił las pełen zwierząt i wyszedłem prosto na jedną z głównych ulic miasta. Stąd miałem jeszcze 35 minut marszu do mojej kwatery, która dosłownie zasługuje na osobny akapit. Po drodze spontanicznie wpadłem jeszcze do barbera, bo nie goliłem się od 2 tygodni, a i włos na głowie też jakiś mało wyjściowy. Po co mi to, skoro idę lasem? Nie wiem, to było spontaniczne. Barber naprawdę się postarał i skasował niebotyczną kwotę 50 zł. Natomiast tuż przed moim hotelem nagle zatrzymał się samochód, z którego wysypała się trójka, jak się okazało, moich widzów. Zamieniliśmy kilka słów o moich przygodach, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie, a ja w końcu mogłem zameldować się w bazie. Baza to dobre określenie. Nie mam pojęcia, jak to nazwać. Hotel? Ośrodek? Sanatorium? Nazwę obiektu zachowam dla siebie, bo to moja osobista zdobycz. Łup wojenny. Tu panuje taki chaos, że to jest doskonałe w swojej dziwności. Kolację zjadłem za darmo, mimo że należała się dopłata. Całe szczęście, bo byłoby to najgorzej wydane 20 zł od początku szlaku. Piwo wziąłem na tak zwany pokój, mimo że kluczyk do tego pokoju dostałem na słowo honoru, bez okazywania jakiegokolwiek dowodu tożsamości. Prysznic w łazience jest wielkości małego pokoju. Pokój też jest wielkości małego pokoju. PRL-owski cyrk, ale już uwielbiam to miejsce. Tak oto zrobiłem 33 km od Perły do tej przedziwnej bazy w Krynicy Zdrój w zaledwie 9 godzin. Jest fajnie. Co jutro? Jak pewnie się domyślacie, się zobaczy. Dzień 13. To był jeden z trudniejszych i najbardziej koślawo zrobiony dzienny odcinek w mojej karierze GS Besiaka. Ale jestem w Zdyni, 35 km od Krynicy i nikt mi tego nie odbierze. Choć pierwsza połowa odcinka była bardzo dziwna i pełna przygód. Z mojej PRL-owskiej bazy zdobyczy wyruszyłem około 9 rano. Późno, jak na planowany dystans odcinka. A to dlatego, że śniadanie było na zaskakująco wysokim poziomie. Prawie dorównywało temu z poprzedniego dnia. Beskid niski, jesteś śliski. Pierwsze kilometry po wejściu na szlak to był istny taniec na lodzie. Oczywiście decyzję o założeniu raczków odwlekałem w nieskończoność, ale w końcu się poddałem. Skąd tu tyle lodu? Szlak kluczył pomiędzy drzewami, raz podchodził stromo pod górę, raz schodził w dół. Po co to? Nie można było tego jakoś uśrednić? Wtedy jeszcze niezbyt poważnie zadawałem sobie to pytanie, ale w końcu nadszedł taki moment.
Szlak przeszedł w kamienisty dukt poprzecinany rzecznymi brodami. I te brody to była dla mnie nowość. Doskonale w ich pokonywaniu sprawdziły się moje karbonowe kijki, służąc jako dodatkowa para kończyn. I tak sobie skakałem przez te brody jak zając, aż zgubiłem szlak. Po raz pierwszy tego dnia, ale bynajmniej nie ostatni. Spoglądam na mapę, póki jeszcze mam zasięg. Oddaliłem się dobre 15 minut od odbicia szlaku w lewo. A niech to. Oznacza to pół godziny straty, a dzisiejszy dzień jest pod tym względem ciasny. Okazało się, że ten fragment GSB biegnie nie urokliwym duktem pełnym wartkich brodów, tylko szczerym polem pełnym kupy. Otóż to. Takim to polem doszedłem do brodu brodów. Ojca wszystkich brodów tego odcinka. Stanąłem przed nim i pożałowałem, że nie robię szlaku latem. Zresztą nie pierwszy i nie ostatni raz. Brud nie był jakoś specjalnie szeroki ani głęboki, ale za to diablo wartki i diablo zimny. Pierwsza myśl – skakać. Za daleko. Druga myśl – skoczyć jak o tyczce w charakterze tyczki, wykorzystując kijki. Zbyt ryzykowne. To może położyć jakąś kłodę. To jest myśl. 100 metrów dalej znalazłem wielką dechę. Zatargałem ją na barku, balansując cały czas na pomniejszych brodach brodzikach, które trzeba było przejść. Kto poprowadził szlak przez rozlewisko rzeki? A może wtedy tego rozlewiska jeszcze nie było? Nieważne. Dotarłem z tą dechą na miejsce, gdzie szlak przecina rzekę i rzucam. Za krótka. Za lekka. Prąd ją znosi. Przytrzymuję więc stopą i dochodzę na sam koniec w miejsce, gdzie zatapia się pod lodowatą wodę. Czy z tego miejsca zdołam doskoczyć do brzegu? Stoję i kalkuluję. Jednak nie. Straciłem na to wszystko kolejne pół godziny, aż w końcu zdjąłem buty i skarpetki. Podwinąłem nogawki, jak tylko wysoko się dało. A nie dało się zbyt wysoko, bo przez te 2 tygodnie łydki dość znacznie mi się rozbudowały. Albo po prostu spuchły. No i wlazłem do tej wody, pozwalając ostrym kamieniom wbijać mi się w i tak już pokaleczone stopy. Na filmach wędrowcy nie zawracają sobie głowy zdejmowaniem butów. Zawsze włażą w buciorach do brodu i potem idą dziesiątki kilometrów w mokrych. Ale mój GSB to nie film i jednak cenię sobie suche skarpetki. Dostałem się na drugi brzeg i ruszyłem dalej. A dalej było coraz gorzej. Przed wyruszeniem w drogę czytałem parę artykułów o szlaku. Gdzieś ktoś napisał, że przydałoby się poprawić znaki. Poprawić znaki? Od Krynicy do Zdyni są odcinki, które należałoby przemalować całe od nowa, albo nawet poprowadzić na nowo. Ten szlak niedługo skończy 100 lat i naprawdę parę rzeczy od czasu jego założenia się zmieniło. Były miejsca, gdzie logika mówiła co innego, Google Maps co innego, a znaki nic nie mówiły, bo ginęły w zaroślach jak głuszce. Raz poszedłem za mapą, to skończyłem w szczerym polu, bez jednego znaku. Okazało się potem, że jednak trzeba było iść leśną drogą, ale należało sobie wybrać którą, bo szły dwie równolegle do siebie. Poprawić znaki, dobre sobie. Nie narzekam jednak, bo w końcu darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Może jak pójdę ten szlak latem, to zabiorę ze sobą puszkę białej i czerwonej farby i po prostu sam ten fragment poprawię. Bywało jednak dużo prościej pod tym względem, ale z kolei dużo trudniej pod względem samego marszu. Szlak prowadził jarami, wąwozikami i wzdłuż strumieni, wymuszając ciągłe zmiany strony. Pokonywanie tych bystrzy przestało mnie już bawić, a stało się wręcz rutyną. Mijałem niewielkie osady z przedziwną gospodarczą architekturą. Największe wrażenie zrobił na mnie stary tartak, do którego wejścia nie potrafiłem sobie odmówić. Konstrukcja ledwo stała, a w środku istny skansen maszyn. I stosik porzuconych łyżew. Kolejny raz pożałowałem, że nie jestem tu w lecie, bo zapach tego miejsca musiał być niezapomniany. Minąłem też chatę podróżnika GSB i wymowny znak z oznaczeniem kilometrów. To dodało mi skrzydeł. Ruszyłem przed siebie, nie zaglądając nawet do chatki. Kilometry się same nie zrobią, a ja muszę się dzisiaj spiąć. Szlak po jeszcze kilkunastu zawirowaniach wyszedł na prostą. Wiedziałem, że gdzieś tu niedaleko jest kozie żebro, o którym słyszałem, że daje w kość. No i dało, przyznaję. Dość strome i długie podejście, w dodatku miejscowo oblodzone. Kiedy dotarłem na szczyt, zaczęło się powoli ściemniać, a do celu jeszcze 8 kilometrów. Szybko, prawie biegiem, zszedłem z koziego żebra. Serio, po to tu właziłem tyle czasu, żeby teraz zbiegać? Nastała szarówka. Zaczął padać śnieg. Najgorsze połączenie, bo w świetle latarki nic wtedy nie widać. Promienie światła zatrzymują się na płatkach śniegu. Kolejny jelonek przebiega mi drogę. W oddali słychać szczekanie psa. Nagle znak. Zdynia, 2 godziny. O nie, kolejny raz nie dam się nabrać. Ruszam, wypijając wcześniej ostatni łyk izotoniku, którym w dodatku się krztuszę i zanoszę głośnym kaszlem. Psy w oddali odpowiadają szczekaniem. W prawie zupełnej ciemności i mgle podchodzę na jakiś pomniejszy wierszyk. Wtem z mgły wyrastają dziwne konstrukcje. Przestraszyłem się, chyba nawet na głos mówiąc, co do. Okazało się później, że to rotunda.
Stary cmentarz z wysokimi na kilkanaście metrów wieżami, które w tej mgle i ciemności robiły piorunujące wrażenia. Udało mi się zrobić słabiutkie zdjęcie tego miejsca i znów ruszyłem szybko za czerwonymi znakami. Do schroniska musiało być już naprawdę niedaleko. Wpadłem w trans marszu. Nie myślałem już o niczym, a na pewno nie o gorącym prysznicu i kotlecie schabowym z ziemniaczkami. Nie, o tym nie wolno myśleć pod koniec marszu, bo człowiek wpada w małą rozpacz, że nie może tego mieć tu i teraz. Wreszcie dotarłem do Zdyni. Mała wioska w dolince. Żadna nowość. Idę szlakiem, mijając grożące zawaleniem gospody. Idę i idę, ale PTTK Zdynia jakby w ogóle nie istniało. Już prawie opuszczam wieś, internet ledwo co istnieje, więc dzwonię do brata. Ej, gdzie w Zdyni jest schronisko PTTK? Nie ma, odpowiada brat. Aha, to ja idę 34 km po górach do schroniska, które nie istnieje. Całe szczęście telefon wykonałem stojąc akurat obok sporego obiektu, wyglądającego jakby były tam noclegi. Podchodzę bliżej i faktycznie, tabliczka, noclegi, domowa kuchnia, piwo od 2 zł. W dodatku na ganku świeci się światło. Wchodzę w mojej czapce z lisimi uszami i z elegancko przystrzyżonym zarostem od barbera z Krynicy. Może to mnie uratowało, bo wyglądam jak człowiek, nie jak bandyta. Pani Zofia, gospodyni ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w Zdyni, przyjmuje mnie jak swojego. Proponuję kolację, której oczywiście nie odmawiam. Gdy pytam o coś zimnego do picia, mówi: nawet miałam zaproponować panu piwo, ale nie chciałam być nachalna. Nigdy bym nie pomyślał, że jest pani nachalna, odpowiedziałem i dostałem 2 regionalne piwa do kolacji, którą zresztą musiałem zabrać do pokoju. Tak była obfita i porządna. Mówię tu oczywiście o kolacji, nie o pani Zofii. Gorący prysznic oczywiście też był. Teraz kolejny raz leżę sobie na piętrowym łóżku, dojadam bagietkę z warzywami i zastanawiam się, co będzie jutro. Partnerem tej części relacji jest marka Letyshops. To już ostatni dzwonek, żeby zrobić szybkie zakupy prezentowe, więc tradycyjnie polecam Letyshops, wtyczkę do twojej przeglądarki, dzięki której dostaniesz zwrot części pieniędzy wydanych na zakupy online. Ponad 2000 sklepów jest już włączonych do tego programu. Elektronika, wyposażenie domu, motoryzacja, pasje i wszelkie kolekcje. Praktycznie każdy obszar życia. A zakupy online robimy wszyscy i dzisiaj wręcz niemądrze jest nie korzystać z Letyshops. Pokażę wam na przykładzie moich ulubionych, wielokrotnie wspomnianych ciuszkach z wełny Merino. Znajdujemy sklep, aktywujemy cashback, czyli wspomniany zwrot, dokonujemy zakupu i po niedługim czasie na nasze konto wraca w tym przypadku, no właśnie, tyle złotych. Pomyślisz, że jednorazowo to niedużo, ale w skali roku potrafi się naprawdę sporo uzbierać. Oczywiście wypłatę zgromadzonych w ten sposób środków można zrobić sobie po jakimś czasie. Zachęcam do rejestracji, która jest łatwa, szybka i przyjemna. I oczywiście do korzystania. Wszelkie linki znajdziesz w opisie. Ja mam od paru lat, korzystam i dlatego polecam. Marek Adbuster Hoffman. Dzień 14. Właściwy raport dnia. To był dotychczas najdłuższy i najtrudniejszy technicznie odcinek całego szlaku GSB. Zdynia Kąty, 37 km naprawdę ciężkiej pracy w śniegu i błocie. Przed wyjściem na szlak zajrzałem jeszcze do przykwaterowego sklepiku, wypić 2 tajgery i kupić coś oczami, bo głodny nie byłem, ale przecież mogę chcieć coś zjeść po drodze. Wybór padł na czosnkową kiełbasę. Przecież obiad i tak zjem w bacówce PTTK Bartne, czyli za jakieś 3-4 godziny. Zaczęło się od razu stromym podejściem i śnieżycą z silnym wiatrem. Sama bluza dawała dobrą izolację od mrozu i wiatru, ale w tym śniegu za chwilę będzie cała mokra. Podjąłem więc radykalną decyzję wypróbowania po raz pierwszy nowej konfiguracji odzieżowej. Koszulka, lekka bluza z merynoska i na to od razu softshellowa kurtka Revolution Race. Nie zmoknę, ale i też się nie zagotuję. Kurtka owszem nie przemokła, za to przemokły moje buty, w dodatku już w pierwszej ćwiartce dnia. Do przebycia miałem bowiem kilka naprawdę sporych brodów. Tamte brody za Krynicą to było nic, tu są dopiero brodziska. Kijki nieraz ratowały mnie od kąpieli, ale mimo starań buty łapały trochę wody na każdej jednej przeprawie. I tutaj znów pada nazwa Merino. Wełna owcy merynosowej jest magiczna. Może przyjąć wodę w ilości odpowiadającej 30% swojej wagi i nadal pozostawać sucha. To dlatego ciężkie, oblężnicze skarpetki z merynosa piją tą wodę jak smok i nadal nie czuć, żeby w bucie było mokro. A nawet jak już są mokre, to nadal izolują, bo włókna tej wełny są puste w środku jak ptasie pióra, tylko w skali mikro. To samo dotyczy koszulek. Teraz już wiem, dlaczego bawełniane t-shirty niektórzy wielbiciele trekkingu i survivalu nazywają szmatą śmierci. Tylko Merino, koniec, kropka. Po pokonaniu tych wzniesień i brodów dotarłem do Wołowca. To już jest miejsce, gdzie napisy na kapliczkach są w cyrylicy, ogłoszenia na słupach mówią o skupie poroży, a ludzie z zewnątrz koniecznie chcą kupić tu działkę. Poza tym na ulicy nie spotkałem nikogo. W kilku domach ktoś był, bo z kominów unosił się dym. To wszystko. Cała wieś. Minąłem ją szybko, choć na samym skraju była gospoda u Kasi.
Chciałem zajrzeć i może coś zjeść, ale plan zakładał obiad w Bartnem, więc tego się trzymam. Mijam jeszcze kilka walących się chat i znikam w lesie. Po kolejnych paru godzinach, głodny i spragniony, docieram do mojej wsi. W oddali widzę wspomnianą bacówkę, ale dymu z komina brak. Mam złe przeczucia. Idę okropnie zaśnieżoną drogą, na której nie ma żadnych świeżych śladów. Docieram pod chatę, pod którą stoi przykryty śnieżną czapą stary samochód. Już witam się z gąską. Naciskam klamkę drzwi, a tam zamknięte. Pukam, ale nikt nie odpowiada. Cudownie. A więc dzisiaj 37 km bez obiadu. Najlepiej. Zrezygnowany, wracam na szlak. Po drodze mijam trzy babeczki na nartach biegowych. Pytają o bacówkę. Powiedziałem im zgodnie z prawdą, że może to nawet lepiej, że zamknięta, bo przestrzegali mnie przed nią jako wyjątkowo nieprzyjaznym miejscem. Okazało się, że nie tylko mnie. Babeczki też słyszały o tym miejscu same złe rzeczy. Trudno, jakoś sobie poradzę. Zapukałem do drzwi gospodarstwa agroturystycznego. Zimą nieczynne, ale może chociaż herbatę dostanę. Dzień dobry, niestety bacówka była nieczynna, a ja mam długą drogę przed sobą. Czy mogłem prosić o kubek herbaty? Nie bardzo, odpowiedziała pani gospodyni. Nie bardzo, a to szkoda. A czy po drodze do Kątów będzie jeszcze jakiś przystanek? I tutaj pani, kiedy usłyszała, że idę do Kątów, chyba przemyślała szybko temat i rzekła to, co właśnie chciałem usłyszeć. To ja może zrobię panu tę herbatę. Wypiłem, zjadłem tęczową galaretkę zakupioną w sklepiku z dyni i ruszyłem dalej. Przede mną dobre 25 km, a ja już lekko zmarznięty i zmęczony, a buty mokre. Mijają godziny, bo już dawno przestałem odmierzać dystans kilometrami. To nie ma sensu. Tu trzeba liczyć czas, oczywiście dokładając 50% do czasu podanego przez PTTK. Jest zima, śnieg znacznie utrudni marsz, zwłaszcza jak to do ciebie należy torowanie szlaku. A tu należało. Śniegu było tyle, że szedłem dosłownie od drzewa z czerwonym znakiem do drzewa z czerwonym znakiem. Dobrze, że chociaż te znaki były dość wyraźne i liczne, bo na 100% zgubiłbym tutaj szlak, a o internecie mogłem tylko pomarzyć. Znalazłem się na jakimś szczycie. Ktoś dosyć dowcipnie ustawił tu drogowskaz z dystansem czasowym do Wołosatego. 61 godzin i 26 minut. To jest 6 dni po 10 godzin, nie chce być inaczej. Czyżby szansa na diamentową odznakę? Zobaczymy. Czas ruszać dalej, bo Kąty za 6, czyli de facto za 8 godzin. Dalej było w miarę płasko, co nie znaczy, że łatwo. Cały czas albo torowanie, albo podążanie za starymi śladami. I ani to pierwsze, ani to drugie nie należy do przyjemności. Kopiowanie cudzych śladów ma tylko jedną zaletę. Nie zapadasz się. Ale zlitujcie się, ludzie, róbcie chociaż trochę dłuższe kroki. Czy ja idę za krasnoludem? Nikt tutaj na Podkarpaciu nie ma normalnych, długich nóg. Najgorzej jest jednak, kiedy te stare ślady przykryje świeży puch. Nie widać ich wtedy i każdy krok to pułapka gotowa wykręcić ci kostkę. Wtedy nie ma rady. Trzeba poprowadzić nowe ślady równolegle do starej ścieżki. I to jest największa męczarnia, a warunków na rakiety zbytnio nie ma, bo wszystko krzywe i wyboiste. Tak torując sobie szlak, wychodzę na dość szeroką ścieżkę idącą lekko w dół. Wszystko w puchu, śladów brak. Z wyjątkiem jednego. Nagle z lasu wyszły ślady wilka. Ogromne łapy, równy chód. Po kilkuset metrach ślady zniknęły z powrotem w lesie. Wiedziałem, że nie jestem tu sam, ale na takie towarzystwo chyba nie jestem gotowy. Docieram do czegoś, co na mapie oznaczone jest jako schron turystyczny. Jestem głodny i zziębnięty, więc robię przystanek. Ugotowałem sobie śnieg, przyrządziłem barszcz z torebki i wkroiłem do niego moją czosnkową kiełbasę. Jak i ja byłem wdzięczny sam sobie, że ją rano kupiłem. Danie smakowało jak najlepszy barszcz świata, mimo że był to barszcz z proszku i śniegu. Wróciłem do swojej starej konfiguracji ubraniowej, bo była zdecydowanie cieplejsza. I ruszyłem dalej, obracając się co jakiś czas za siebie, żeby sprawdzić, czy nie idzie za mną tamten wilczek. Po jakimś czasie usłyszałem warkot. Ale nie taki warkot. To pewnie jakiś harwester, bo po drodze mijałem tabliczki z zakazem wstępu ze względu na prace leśne. Okazało się jednak, że to ciągnik rolniczy wlokący za sobą potężne kłody. To jest właśnie ściąganie drzewa smykiem. I teraz już wiem, dlaczego nie jest mile widziane. Ciągnik robi totalne spustoszenie na swojej drodze. Kopie koleiny na pół metra w głąb. Wszystko wypełnia się świeżym i lastym błotem, po którym ja mam teraz iść. No to idę. Powoli robi się ciemno, więc przedwcześnie włączam latarkę. Wolę zrobić to, zanim zupełnie się ściemni. Czuję już ból w mięśniu przy lewej kości piszczelowej, a przede mną potężne zejście w dół. Serio, wolę podejścia. Łatwiej je kontrolować. Schodzę i zaczynam już powoli stękać z bólu. Coś musi być nie tak z moją nogą. Zapada zmrok. Idę, wpadając jeszcze kilka razy w pułapki po ciągnikach. Koleiny wypełniają się wodą, która zamarza tylko na powierzchni, a powierzchnia przykryta jest świeżym puchem. I pułapka gotowa. Przeklinam na głos, ale idę.
Nagle w oddali słyszę ujadanie psów. Czyżby to moja wieś? Dochodzę do asfaltowej drogi. Wsi tu nie ma. W świetle latarki widzę sforę psów. Oho, Podkarpacie. Zaczyna się. Zaraz zjedzą mnie żywcem. Nie wiem, co robić, bo stoją mi na drodze. Szczekają, wyraźnie czymś zajęte. Może już kogoś dopadły i właśnie jedzą mu wątrobę? Serio, bałem się ich, bo widziałem już nagranie z miejskiej kamery gdzieś w Indiach. I to już mi wystarczy, żeby bać się dzikiej sfory. Nagle, nie uwierzycie, ale na miejsce podjeżdża radiowóz. Zatrzymuję go. Dobry wieczór, panowie dostali jakieś wezwanie tutaj? Nie, a dlaczego? Bo tam jest sfora dzikich psów i coś robią. A, to dzikie psy. Same przyszły i same odejdą. A, dzikie psy, same odejdą. Jak tylko zjedzą mi wątrobę. Panowie policjanci przejęli się jednak moim strachem i postanowili przepędzić psy sygnałem świetlno-dźwiękowym. Uff, będę żył. Niestety przy tej samej drodze stała tabliczka. Kąty, godzina 45 minut. Wchodzę w las. I to jeszcze wcale nie był koniec zwierząt. W lesie usłyszałem dźwięk łamanych, grubych gałęzi. To na pewno będzie coś dużego. I było duże. W zasadzie ogromne. Aż dosłownie opadła mi szczęka, gdy to zobaczyłem. Gigantyczny czarny jeleń z rogami o rozpiętości dobrych 2 metrów. Istny potwór. Wyglądał jak jakiś leśny demon, jak przerażający leszy z Wiedźmina. Nawet nie próbowałem robić zdjęcia, bo było ciemno, a leszy zaczął uciekać, jak tylko mnie zobaczył. Ładne rzeczy się tu dzieją. Wchodzę do obszaru ochrony ścisłej. Zakaz wstępu. Ale szlak prowadzi właśnie tędy, więc przecież się nie cofnę. Toruję drogę w śniegu. Noga coraz bardziej boli. Ciemno, zimno, ale chyba już niedaleko. Widzę jakieś światełka w dolinie. Może to kąty? Ale nie obrażę się, jeśli będzie to coś innego. Ja już nie rzucam się na błyskające światełka. To już nie ja. Nabrałem do nich pokory i cierpliwości. Już nie wymagam od nich bycia moim celem. Wyszedłem z lasu prosto na pole. A pole oznacza wychładzający wiatr. Towarzyszą mi zające, błyskając oczami w świetle latarki. Docieram do kątów równo o godzinie 20. Nocleg mam w pizzerii Honotu, a właściwie tuż obok. Więc i zjem, i się wyśpię. I tak właśnie uczyniłem. I siedzę sobie teraz na kanapie. Jest 11 rano, a ja zamiast torować kolejny etap, piszę sprawozdanie z dnia poprzedniego. Na dzisiaj miałem zaplanowane 31 km do Iwonicza Zdroju. Jak ja to teraz zrobię? Dzień 15. To skandal, ale dziś zrobiłem zaledwie 11 km. Nie dałem rady z tą nogą porwać się na kolejny 35-kilometrowy etap. Choć gospodarz z kątów zapewniał mnie, że dam radę i nawet wyszedłem na szlak z taką myślą, to doszedłem do Chyrowej o godzinie 16 i uznałem, że dalszy marsz nie ma sensu. Być może bym doszedł do Iwonicza, ale byłbym totalnie zdewastowany. Zostałem więc w Chyrowej, w całkiem porządnym obiekcie restauracyjno-noclegowym, tuż przy stoku narciarskim. Co działo się po drodze? Absolutnie nic, co warto byłoby wspomnieć. Może poza perfekcyjną pogodą. Ani jednej chmurki i znikomy wiatr. Owszem, szlak na tym krótkim odcinku jest dość ubogi w oznaczenia, ale wypracowałem już metodę upewnienia się, czy idę właściwą ścieżką. Otóż kiedy przez kilka minut nie widzę szlaku, odwracam się w przeciwnym kierunku i szukam ich po drugiej stronie drzew. Przeważnie się to sprawdza. Najwyraźniej ktoś uznał, że znaki muszą być w innym miejscu dla ludzi idących z Wołosatego, niż te dla idących z Ustronia. Nie dyskutuję, widocznie ma to uzasadnienie. Gorzej jak idę te kilka minut, czasem kilkanaście i nie widzę ani znaków dla tych pierwszych, ani dla tych drugich. Wtedy pojawia się myśl. Ile minut utraciłem gubiąc szlak? 10? 20? Godzinę? Oczywiście godzina w skali całego GSB to nic, ale uwierzcie, jej utrata na odcinku dość mocno szczypie. Ciekawostką jest stan zdrowia poszczególnych części ciała. Przez te 15 dni zdążyłem cierpieć na różne małe dolegliwości i leczyć je po drodze. Jedna z nich, dość poważna w skali beskidzkiego podróżnika, aktualnie jest w odwrocie, co mnie niesamowicie cieszy, bo stałem już przed wizją rezygnacji z tego powodu. Pięty, które zdyskwalifikowały mnie na cały jeden dzień, już zaleczone. Ale doszedł kolejny uraz. Dotkliwie naciągnięty mięsień odpowiadający za ruch stopy w dół. To strome zejścia są za to odpowiedzialne. Noga w tym miejscu spuchła, a że mam buty z wysoką cholewą, dziś rano nie mogłem wcisnąć stopy w lewy but. Puchnie, swędzi i boli przy schodzeniu. Dzisiaj znowu przeklinałem na głos, schodząc z potężnej, górzystej polany do Chyrowej. Jest druga połowa lutego. Na mojej bazie jest telewizor. Tak, widzę i wiem, co dzieje się na wschodzie. Ale cóż mogę zrobić? Przecież nie zawrócę, choć idę prosto w ich kierunku. Mój nawrót nikomu tam nie pomoże. Tropiciele, powiedzcie mi, czyje to były ślady? Spotkałem je na szlaku, a to na pewno nie jest żaden psowaty. Może borsuk? Ale borsuki zimą śpią. Rosomak?
Oby to był jedyny ślad rosomaka, jaki spotkam na moim szlaku. Co jutro? Odcinek, który miałem zamiar pokonać dzisiaj jednym ciągiem, będę musiał podzielić na pół. A więc jutro albo Iwonicz Zdrój i 23 km, albo Rymanów Zdrój i 27 km. Wszystko zależy od tego, czy rano wcisnę stopę w bucior. A iść trzeba. Kilometry się same nie zrobią. A zostało mi ich zaledwie 160. To oznacza cirka 26 km dziennie do diamentu. Dzień 16. Cofam wszystko, co powiedziałem o najtrudniejszym dniu. Nie, dzisiejszy był całkiem znośny, choć zaczął się koszmarnie. Za to jutrzejszy. Jutrzejszy będzie sprawdzianem siły charakteru, bo tylko to już mi zostało. Charakter. Nogę oglądała dziś pani pielęgniarka w Rymanowie Zdroju i rzekła, co następuje. Ojojoj. I z tak ojojaną przez panią pielęgniarkę nogą będę jutro szedł, panie i panowie, 42 km do Kumańczy, kończąc tym samym etap Beskidu Niskiego i wkraczając w krainę, która jest długim i trudnym początkiem końca tego szlaku. Dziś wstałem dość wcześnie, bo nie mogłem spać z bólu. To zdanie nie brzmi jak dobry początek dnia. Nogę ledwo wcisnąłem w but, a jak już weszła, to w miarę się ustabilizowała. Choć na dawkę znieczulenia od zaspanego mózgu musiałem poczekać jeszcze dobrą godzinę. A była to godzina pełna cholernego asfaltu i skakania przez brody. Znowu ktoś poprowadził szlak równolegle do asfaltówki, każąc mi skakać przez rozlane rzeczki. Ale to było 100 lat temu i droga zapewne jeszcze nie istniała. Co ciekawe, szlak i tak łączy się z asfaltem po kilkunastu metrach, więc o co chodzi? W tym miejscu wprowadziłbym małą modyfikację GSB. Tak sobie dokuśtykałem do pustelni świętego Jana z Dukli. No, nie tak od razu, bo trochę to trwało. Pustelnia jest pustelnią już tylko z nazwy, bo tuż przy pięknym kamiennym kościółku i chacie jego gospodarza pustelnika znajduje się parking i straganik z oscypkami. Niestety zimą zamknięty, a szkoda, bo akurat miałbym ochotę na grillowanego z żurawiną. Po odnalezieniu zagubionego tam szlaku dotarłem na dość strome podnóże, diablo stromej, jak się później okazało, góry. Minąłem kilka bardzo ciekawych gospodarstw. W jednym z nich stała Nysa. Prawdziwa Nyska, jakie kiedyś woziły warzywa na targ i brygady na robotę. Z tym, że ta Nyska, postawiona tu dobre 30 lat temu, nie ruszyła się już ani o centymetr. Dotarłem na Cergową. To taka głupia góra w Beskidzie Wyspowym. Głupia, bo byłem wściekły, gdy na nią dotarłem. Na szczycie wiało jak cholera. Zmroziło mi dłonie, a właśnie na tym szczycie zaplanowany miałem posiłek. Cergowa doskonale popsuła mi przerwę w marszu. W dodatku zejście jej przeciwnym zboczem to był koszmar. Absurdalnie strome jak na moje więzadła zbocze. Schodziłem tyłem, bokiem, skosem, trawersem, byle tylko nie przodem. U podnóża spotkałem grupkę piechurów, którzy zagadali. Panie, do szczytu tak oblodzone? Ta, w dodatku wieje, mgła, nic nie widać, wieża za milion złotych, w ogóle nie wiem po co ją postawili. Odparłem. Stromo, ślisko, wieje, bez sensu. Wracajcie. Tak dosłownie wyglądał nasz dialog. Piechurzy uznali moje słowa za żart, który w istocie nim był, ale przekazałem im dokładnie to, co czeka ich na wierzchołku. A czekał ich mróz, lód i dupuwa. Mnie humor się jednak poprawił, bo u podnóża zrobiło się ciepło, wręcz sielankowo. Szlak prowadził wzdłuż strumyczka, wyszło słońce i miałem całkiem dobry, jak na okoliczności przyrody, czas. Dotarłem do miejsca, z którego było widać jakieś miasteczko. Czy to Iwonicz Zdrój, mój wczorajszy cel? Okazało się jednak, że to Lubatówka. Pół godziny drogi asfaltem. Docieram do miasteczka. Ładne, ale okropnie zaśmiecone. W każdym rowie, w każdym zaułku i bezpańskim kącie sterta puszek, flaszek, kartonów i folii. Serio, wystarczy minimum inicjatywy społecznej, żeby to ogarnąć w kilka dni. Najwyraźniej tu jej nie mają. W dodatku wielu gospodarzy trzyma psy na zbyt krótkich łańcuchach. Muszę stąd jak najszybciej uciec. Z Lubatówki do Iwonicza jest już rzut beretem. Dość długi asfaltowy odcinek, raz pod górę, raz w dół. Docieram do miasteczka uzdrowiska i zatrzymuję się na bagietkę. Do Rymanowa Zdroju mam, przynajmniej według wskazań PTTK, jeszcze 2,5 godziny, czyli dojdę o jasności. Jaka miła odmiana. I rzeczywiście, bardzo wcześnie, bo około godziny 16, po przemierzeniu 27 km, ujrzałem pierwsze zabudowania Rymanowa. Szybki rzut oka na mapę, celem zlokalizowania najbliższej kwatery. Okazuje się, że tuż przy szlaku jest sanatorium. Wchodzę i pytam o nocleg. Owszem, jest. Cena atrakcyjna, jak na oferowany bardzo wysoki standard. I mają basen. I jacuzzi. I śniadanie w cenie, ale niestety dopiero o 9 rano. A ja już o 6 muszę być na szlaku, jeżeli chcę dojść do Komańczy przed północą. Jutro będzie prawdziwy Saigon. 42 km to dystans maratoński i wiem mniej więcej, co on oznacza. Robiłem to już, ale po płaskim asfalcie, a nie po oblodzonych zboczach z plecakiem, z puchniętą nogą i wizją braku ciepłego posiłku w międzyczasie. Trzymajcie więc kciuki. Jak się uda,
Jutro oficjalnie zamykam etap Beskidu Niskiego. A co jest na wschód od Beskidu Niskiego, to chyba nie muszę nikomu wyjaśniać. To jest etap, w którym moja noga zaczyna wyglądać niepokojąco. Stopa nie mieści się rano w bucie, przybiera różne dziwne kolory, a bez ibuprofenu w końskich dawkach nie mam w ogóle co myśleć o marszu. Przede mną dzień 17.